Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na wystawie aukcji sztuki fantastycznej Surrealizm i realizm magiczny, gdzie mam okazję rozmawiać z moim wyjątkowym gościem, Anią Ortodoks. Witamy, Aniu. Witam, jestem wokalistką zespołu Kloster Keller. Naprawdę tak się cieszę, że mnie zaprosiłaś, dziękuję. To ja dziękuję, że do nas przyjechałaś i że będziemy mogły trochę porozmawiać o bardzo ważnej dla nas postaci, o Tomaszu Beksińskim. Tak naprawdę wyjdziemy od twojej przyjaźni z Tomaszem, a później gdzieś tam skończymy pewnie na malarstwie Zdzisława Beksińskiego. Był moim najlepszym przyjacielem. Przyjacielem, jakiego nie miałam już później. Oczywiście nic nie ujmując moim innym przyjaciołom, których kocham, ale z Tomaszem łączyła nas taka specyficzna więź, bo byliśmy, jak to mówił szef studia Izabelin Andrzej Puczyński, wariatami w tą samą stronę. Super, super. Ja wierzę w coś takiego, że jest pewien rodzaj rozpoznawania duszy i to są te same wibracje. I pamiętasz ten moment, to wasze pierwsze spotkanie i czy ty poczułaś ten rodzaj specyficznego connect? Tak, od razu. Skontaktował nas ze sobą Kuba Wojewódzki we własnej osobie. Gdy szukałam, rozmawiałam z Kubą i mówiłam, że potrzebuję angielskich wersji tekstów na płytę Blue, która wyszła w 90 roku, no trochę dawno temu to było. I on mówi, słuchaj, mam dla ciebie takiego wariata, co i ci te teksty zrobi i jeszcze się pokochacie jak w ogóle nie wiadomo co. No i dzięki niemu, on mnie styknął z Tomkiem i natychmiast byliśmy kumplami. Czyli był łącznikiem takim. Tak, waszym. To dzięki Kubie. Ja chyba tym podbiłam serce Tomasza absolutnie, bo coś, jak tylko się poznaliśmy, to jak zaczęliśmy gadać, to my dwoje właśnie byliśmy przykładem ludzi, którym brak wyłącznika, tak, nie? I tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I Tomek ciągle, albo mój ojciec coś. Ja w pewnym momencie mówię, ty Tomek, ale co o twój ojciec? Ja nie znam twojego ojca, co ty mi ciągle mówisz o twoim ojcu? A on mówi, ale to ty co, nie znasz mojego ojca? Ja mówię, a niby czemu ja mam znać twojego ojca? Znasz moją matkę? Jak on zareagował? Ale ty nie znasz mojego ojca? Ja mówię, no wyobraź sobie, że jakoś tak dziwnie nie. A co? Mówi, ty, Anka, uwielbiam cię, jesteś pierwszą osobą, która patrzy na mnie, jako na mnie, a nie na syna ojca. Ja wtedy tak mówię, ty, ale kurczę, to powiedz mi, kim jest twój ojciec, bo ja widzę, że tutaj tak zwane anchois wykonałam. My w zespole na fopa mówimy anchois w żartobliwie, oczywiście żartobliwie. No i on mi wtedy wyjaśnił, że mój ojciec jest światowej sławy malarzem i tak coś. I ja tak się poczułam głupia i mu powiedziałam, to co teraz od razu tobie powiem, że muzyka to moja dziedzina, malarstwo zupełnie nie. I ja, aczkolwiek są obrazy i czasem i mi się bardzo podobają, to ja, mówiąc delikatnie, niech ja się lepiej koncentruję na muzyce. O. Potem ja do niego poszłam do domu pierwszy raz. A który i to był zobaczyłam rok, pamiętasz? Tak, to był 90. Tak. I zobaczyłam obrazy na ścianach. Mówię, rany, jakie piękne. On mówi, no to jest właśnie mój ojciec. Ja mówię, o, kochany, to ja teraz się już też patrzę na ciebie jako na syna ojca. On mówi, no trudno. Myślę, że naszych odbiorców będzie interesowała relacja, jaka była pomiędzy Tomaszem a ojcem. Gdzieś tam ta relacja była bardzo bliska, czy raczej... To akurat mogę powiedzieć jako osoba, która widziała to bezpośrednio i na dodatek rozmawiałam z Tomaszem. I tak naprawdę to oni byli normalną rodziną, bo tam jeszcze była mama do pewnego momentu. Kochającą się rodziną. Tomek kochał swojego ojca, podziwiał bardzo, ojciec kochał jego, tylko że no nie, no normalnie wszystko było. Ludzie jakieś takie mity opowiadają, Bóg wie jakie, a one nie są słuszne. Tomek kochał, podziwiał ojca naprawdę i rozmawiali, jako że jeden i drugi to byli bardzo inteligentni ludzie na poziomie. Umieli się znakomicie porozumieć i swoje relacje jakoś tak ułożyć, żeby szanować się nawzajem i tolerować, a zarazem być innymi zgoła. No. Czy Tomek, dorastając właściwie w takiej atmosferze przesiąkniętej gdzieś tam tego rodzaju sztuką, czy to mogło wpłynąć na jego psychikę później? Czy to go jakoś ukształtowało w jakiś sposób? No,
Jest takie mądre polskie przysłowie. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. No, trudno, żeby dziecko wychowujące się w jakiejś tam atmosferze tym nie nasiąkło. No, natomiast on wychowywał się wśród tych niezwykłych obrazów przy słynnym ojcu, ale zarazem wychowywał się w normalnym, ciepłym, kochającym domu. I to, jaki Tomek był i zresztą jaki każdy człowiek jest, to jest wypadkową. Ja jako genetyk powiem, że fenotyp jest wypadkową genotypu i wpływu środowiska i tak to właśnie było. To też Tomasz był bardzo ładną tą wypadkową. Czy film Ostatnia rodzina, bo myślę, że to też wielu osobom nasuwa się gdzieś na myśl, pokazuje prawdę, czy jednak przekłamuje to, jak zachowywał się Tomasz Beksiński, bo to jest taki gorący temat. Tak, tak, temat bardzo gorący i rozgrzał tam mózgi niektórym. Natomiast powiem tak, Tomasz był człowiekiem pełnym fantazji, zwariowanym i tak jak to wiele osób takich wrażliwych chciałby czasem być w takim wariatem, który tam wyrzuci telewizor przez okno, wszystko rozpierniczy, wdrzask i coś. Natomiast on jako człowiek kulturalny no, tego nie robił, ale czasem fantazjował sobie tam zupełnie niegroźnie. Tak samo jak Zdzisław zresztą tam w tym jednym z filmów sam powiedział, że chciałbym kogoś zgwałcić, ale tego nie zrobię, gdyż jestem człowiekiem kulturalnym. Dokładnie to samo. I teraz tak, Tomasz inaczej się zachowywał przy osobach, z którymi był blisko i wiedział, czyli że może tobą, sobie pozwolić ze mną, z rodzicami coś, a inaczej na przykład przy ludziach, z którymi pracował lub do których miał pewien dystans. To też ja wiem, że on tak potrafił wariacko tam czasem się rozszaleć, natomiast to było szaleństwo takie bardziej fantazyjne niż jakieś tam brak piątej klepki. Tak, i ten ojciec doskonale to z matką rozumieli. Oni byli bardzo kochającą się rodziną, naprawdę. No taka normalna, jak no, emocjonalnie to na pewno. No Zdzisław był takim człowiekiem bardzo takim, może nie chłodnym, ale takim opanowanym. Człowiek skała. Tak jak ja mam nie najlepsze zdanie o malarzach, bo wolę muzyków, bo muzycy też wariaci, ale jacyś tacy weseli, to ten ojciec jest zaprzeczeniem tego. Był, przykro mi, on był nieruchomy, chłodny, ale widać zawsze było, że... Zawsze ten sam ton głosu? Tak, tak, taki nieskończenie spokojny. Ale to był człowiek taki... Zupełne przeciwieństwo niż to, co przedstawił na obrazach. Tak, tak. Tak naprawdę też spotkałyśmy się po to, żeby porozmawiać trochę o obrazie, który prezentujemy na Wystawie Sztuki Fantastycznej, który pochodzi z końca lat 60. i wiąże się z nim bardzo ciekawa historia, w którą właściwie zaangażowany był również Tomasz Beksiński. Mianowicie kolekcjoner, który przekazał nam ten obraz na aukcję, opowiadał, jak wybrał się do Sanoka w połowie lat 70. Był listopadowy wieczór. Tam poszedł do mieszkania jednego ze swoich przyjaciół z wypraw bieszczadzkich, no i rozkręciła się prywatka. Można tak w delikatny sposób powiedzieć. I podczas trwania wieczoru do mieszkania przyszedł również Tomasz Beksiński, który przyniósł w paczce zapakowany właśnie ten obraz i wyszedł. Obraz został rozpakowany i pan, który wstawiał obraz, od razu się nim zauroczył i zakupił go za marki niemieckie. Jest w kolekcji właściwie już ponad 50 lat, więc... No i chyba, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, jest to być może właśnie ta
rodzinka, prawda? Rzeczywiście Tomasz wykonywał takie historie, że jak zresztą jest na filmie Ostatnia rodzina i to ja też pamiętam, że to tak było. Przychodził, oglądał tu jakie stoją, o ten biorę, ten biorę, ten biorę i sobie wychodził i zabierał. A co tata mu powie? No? Ale on sprzedawał te obrazy? Nie, czy? On miał je u siebie. Nie, to by bezczelność była już. Czyli po prostu? On sobie brał, żeby sobie je powiesić w domu. Jasne. A tata mówił, no dobra. Powiedz mi, kiedy Tomek zaczął podupadać tak na zdrowiu psychicznym i zaczęły się jego próby samobójcze? Ale on nigdy nie podupadał na zdrowiu psychicznym, on nie. On zawsze miał takie hobby. Mm. On sam mówił, jedni lubią zbierać znaczki, a ja lubię myśleć o tym, że chciałbym umrzeć i się proszę ode mnie odczepić. I jak ja tam gadałam, no bo tam trzeba, to on mówił, Anka, jeżeli ty jesteś moją przyjaciółką, to ja zakładam, że ty mnie szanujesz, prawda? No tak. To szanuj moje decyzje. Przecież jestem normalny, jestem dorosły, wiem czego chcę. Mam zamiar odejść z tego świata i bardzo się z tego cieszę. Potem, gdy się już to stało, to ja tak sobie myślałam, że właściwie móc samemu wybrać sposób i czas odejścia z ziemskiego padołu, to jest duży luksus. Nie ma tego strachu przed śmiercią. No dokładnie. No ja przez lata przyjaźni z Tomkiem, zresztą jego znajomi tak samo, no zdążyliśmy, przywyknąć do tego, że on w końcu to zrobi. Bardzo wyraźnie mówił, że on żadną siłą nie wejdzie w XXI wiek. A dla niego XXI wiek to było wtedy, kiedy jest dwójka z przodu, a nie, że tamten rok później. I on mówił, nie obchodzi mnie jak to się ten, nie wejdę w lata z dwójką z przodu i koniec. No a my wszyscy, ciężko to tak. Czy to był ten strach właśnie przed tym rokiem 2000? Cały czas? Nie, on w ogóle był skonfliktowany ze światem, bo że ten świat to za bardzo cyfrowy się robi, nowoczesny, a on to by chciał być takim romantycznym, tu z Żabotem coś, miłość na całe życie z kobietą i idealista straszny. Ale z jednej strony był idealistą, z drugiej jak najbardziej stał na ziemi. Później już był ten grudzień, czy może listopad, ja nie pamiętam dokładnie, ale on powiedział tak, wiesz co, już by mnie tutaj nie było, bo ja miałem już wszystko zaplanowane, ale okazało się, że zespół Legendary Pink Dots w Krakowie ma koncert, to ja odłożyłem to samobójstwo, jeszcze pojechałem sobie na ich koncert. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję. I mamy nadzieję, że będziesz do nas częściej przychodzić na wystawę. No teraz, jak już wiem, że tu jest takie piękne miejsce, jak nie wyrzucicie mnie za to, że się nie znam na malarstwie. Będziemy wszystko cierpliwie tłumaczyć. Dobrze. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję. Ci.